tutaj właśnie leży 8 osób narodowości żydowskiej, mieszkańcy Zmiennicy i Brzozowa. O. Tutaj właśnie byli rozstrzeliwani na tej górce i tutaj pochowani zaraz. 5 zostało zastrzelonych 12 kwietnia 1943 roku, a Klara Paz i jej 2 synów małoletnich, mieszkańcy Brzozowa, zostali zamordowani końcem stycznia 1944 roku. Też przyszli do mojej rodziny szukać schronienia, niestety wydano ich i przyszli, zastrzelili. Na to miejsce mordu przychodzę przynajmniej od młodych lat, ale nie byłem w stanie tego upamiętnić, bo nie posiadałem żadnych dokumentów, ale w pewnym czasie zadzwoniłem do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, odebrał telefon jakiś sekretarz stanu i dał mi właśnie namiar, numer telefonu do pani Agnieszki Nieradko, która opiekuje się właśnie takimi grobami. Przy tym grobie był też człowiek pochodzenia z Jasienicy Rosielnej, po prostu jego dziadowie też stąd pochodzą, on teraz też należy do tej fundacji Zapomniane. Ten grób odznaczał się, po prostu ziemia wybierana, po kilkudziesięciu latach zapadła się i ten grób był widoczny. Jak się zrobiła wiosna, ostrężyny wyschły po zimie, to odznaczał się ten grób i wiedziałem z opowiadań rodziców, że właśnie w tym miejscu znajduje się grób. A druga sprawa to jest taka, że przyjechali z Warszawy właśnie i georadarem prześwietlili ziemię i po prostu wyszło, że właśnie to miejsce jest do centymetra wskazane właściwie. Domek ten postawiłem pod koniec lat 80. i dzięki temu domkowi, jak przyjadę na mogiłę, mam się gdzie schronić. To historia rozpoczynająca się jesienią roku 1942, a kończąca przeszło 70 lat później, dokładnie 12 października 2015 roku, ukazująca tragedię Holokaustu, skalę zagłady Żydów, niebezpieczeństwo, na jakie narażali się Polacy udzielający schronienia ludności żydowskiej. Opowieść o wrażliwości, odwadze, poświęceniu, o wojennych losach Doroty Wojtun-Schaczowa, a także o determinacji jej wnuka Romana w dążeniu do upamiętnienia tragicznych wydarzeń sprzed dziesiątek lat. Koniec 1942 roku babcia pod swój dach przyjęła rodzinę żydowską mieszkańców Zmiennicy w ilości 5, 3 kobiety i 2 mężczyzn. I mieszkali razem z tym, że ci Żydzi wychodzili wieczorami w poszukiwaniu pożywienia na Zmiennicę, do Haczowa i między domy. Bo babcia by ich nie dała, bo babcia miała 7 dzieci, nie dałaby rady wszystkich wyżywić. I trwało to tak do 12 kwietnia 1943 roku. W 1943 roku, 12 kwietnia, przyszli policjanci z Policji Granatowej i wystrzelali całą rodzinę, a babcię zabrali na gestapo do Krosna i tam została skazana na karę śmierci, jednak była młodą kobietą i zamienili karę śmierci na roboty przymusowe do Niemiec. Dorota Wojtuń była wówczas wdową, ponieważ bardzo szybko doświadczyła wojennych okrucieństw. W drugim dniu wrześniowych walk zginął bowiem jej mąż Stanisław, przez co wsparcie dla 5 Żydów czyni jeszcze bardziej bohaterskie i ofiarne. Jedna z Żydówek była w ciąży. Babcia, mając 7 swoich dzieci, wiedziała, jak kobieta się czuje w takim stanie. W związku z tym
z pięciorga tych Żydów, jedna Żydówka w ciąży mieszkała z babcią razem w pokoju, a pozostali mieszkali w stodole, w chlewach. Ale gdy był silny mróz, to babcia wszystkich na noc brała do kuchni, po nocy szli z powrotem do chlewów, bo babcia bała się i oni zresztą o swoje życie. Roman Wojtun dotarł do dokumentów odkrywających, czym zajmowała się jego babcia na zesłaniu w Niemczech. Po dużych staraniach dowiedziałem się, że babcia w Niemczech pracowała u rolnika, w dzień pracowała w fabryce broni, a po południu, po godzinach pracy w tym pracowała u rolnika, u którego mieszkała i przeżyła tam wojnę i prawdopodobnie po wojnie napisała list, że trafiła tam na bardzo dobrych i życzliwych ludzi i dzieci, niedługo się zobaczymy. I po kilku dniach, a to było w 1946 roku, przyszło zawiadomienie, że babcia zginęła na torach. Przyszły dwa zdjęcia. Jedno, jak babcia leży w trumnie, a drugie, organizacja z pogrzebu. I że świadkiem tej sprawy była pani z Podlesia o nazwisku, po prostu była przy identyfikacji zwłok, pani Gargasz z Podlesia, która razem z babcią podzieliła los przymusowych prac za przetrzymywanie narodowości żydowskiej. Czy to był tragiczny wypadek? To był raczej tragiczny, z tego co wiem, na razie sprawa jest w toku, bo przyszły mi dokumenty, ale nie piszę co się stało, tylko że rozbita głowa i zmarła na niewydolność oddechową. W 1945 roku zakończyła się II wojna światowa. Pochłonęła miliony ludzkich istnień. Pokazała, do jakich okrucieństw popycha człowieka ideologia, której podstawowymi wyznacznikami działania są nienawiść i agresja. Wojna zniszczyła wielu życie. Dla wielu innych stanowiła próbę charakteru, siły woli fizycznej i psychicznej wytrzymałości. Kreowała postawy nieugięte i bezkompromisowe. Tylko takie w pewnych sytuacjach gwarantowały przeżycie. Nic przeto dziwnego, że po latach fatalnych doświadczeń ludzie chcieli zacząć żyć inaczej, nie balansować na krawędzi, a cieszyć się każdym kolejnym dniem. Tragedia Żydów i ich anonimowa mogiła w Haczowie obok domostwa Doroty Wojtuń na lata zostały zapomniane. Dzieci pani Doroty założyły rodziny, zamieszkały w innych miejscach. Mogiła zarosła trawą i tarniną. Kiedy pan się w ogóle zaczął interesować tym tematem? Kiedy pan doszedł na przykład, że w tym miejscu leżą ciała zabitych Żydów? Kiedy to mniej więcej zaczęło pana interesować? Chciałem wcześniej, ale ojciec mi to rozradzał i póki żył, nie ruszałem tej sprawy, dlatego że mój ojciec nie chciał na ten temat tego mordu straszliwego i tej tragedii, która ją dotknęła, rozmawiać. Nawet był taki czas, że dawali odszkodowania za takie sprawy, przetrzymywania i tak dalej. Niestety moja rodzina nawet nie złożyli dokumentacji, żeby coś im za to wynagrodzono, ponieważ ojciec powiedział, że za śmierć mojej matki nigdy nie ma żadnej ceny, żeby mi ktoś to wynagrodził. 4 lata temu chciałem to miejsce upamiętnić, ponieważ jestem właścicielem posesji, na której jest mogiła pomordowanych Żydów. I zwróciłem się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Nie pamiętam, odebrał jakiś sekretarz stanu w ministerstwie i pokierował mnie, żebym się zgłosił do pani Agnieszki Nieradko, która się trudni tymi sprawami.
za co podziękowałem, był to bardzo życzliwy człowiek. Zadzwoniłem po kilku telefonach, odebrała pani Agnieszka, opowiedziałem jej, co wiem, o co chodzi, powiedziała, że ciężka sprawa, bo oni nie mają tych dokumentów, ale zwróci się do IPN-u w Rzeszowie. Długo trwała budowa mogiły, starania o to długo trwały? Tak, prawie 4 lata. Oddanie mogiły, tak, wcześniej przywieźliśmy kamień, też życzliwy facet podszedł, po prostu właściciel zakładu pracy, kamień miał kosztować 6000 zł, powiedział, że przynajmniej 2000 do takich celów on się też dokłada i za gratis jeszcze ofiarował pani Agnieszce 2 kamienie mniejszego rozmiaru, gratis dał, żeby upamiętnić następne miejsca, bo jak mi Agnieszka mówiła, ponad 70 takich miejsc mają do upamiętnienia i dlatego tak długo to trwało. 12 października 2015 roku doszło wreszcie do upamiętnienia tej mogiły. Było bardzo dużo ludzi z naczelnym rabinem Polski, z proboszczem parafii Trześniów, z władze województwa, powiatu i gminy Haczów. Pani Agnieszka z Warszawy, pani Agnieszka Nieradko, zadzwoniła mi, że potomkowie tych rodzin, którzy spoczywają w Trześniowie, w grobie, jedna rodzina, potomkowie tej rodziny, jedni mieszkają w Stanach, a drudzy w Izraelu, powiadomili ich, ale nie zapraszali na uroczystość, bo byłaby to dla nich, tak mi mówili, byłaby to dla nich bardzo duże przeżycie i mają w najbliższym czasie przyjechać na grób swoich przodków. Żydzi ratowali się w różny sposób. Jedni szukali schronienia w polskich domostwach, część natomiast pomieszkiwała w kanałach, ziemiankach, lasach i innych trudnych do namierzenia przez Niemców miejscach. Wszędzie czyhała śmierć. Z wyziębienia, wygłodzenia, wycieńczenia, w końcu z wytropienia i rozstrzelania. Jeszcze inni próbowali uciec poza granice Polski, m.in. do ZSRR, jak Judith Elkin, Żydówka urodzona w Przeworsku w 1938 roku, obecnie mieszkająca w USA, uczestnicząca w powiatowych obchodach Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu, którym patronował Zygmunt Błasz, starosta brzozowski. Uciekliśmy do Rosji, jak byliśmy w getto w Rzeszowie. Droga była bardzo długa, ale jednak przyjechaliśmy do granicy. Były dwa, jeden pan i jeden pan, co nam pomógł. Z Polski oczywiście, z miejscowości, gdzie rodzice mieli duże, przedziadkowie mieli duże gospodarstwo. Podjęli się tą drogę, wiedząc, że jak pomogą nam, możliwe, że nie dożyją i my też. Bo tylko w nocy można było jechać. Były 3 konie i wóz. I ja w skrzynce schowana, kocem. Jeden pan wśród tej jazdy powiedział do mego ojca, że nie może dalej jechać, bo bardzo zrobiło się niebezpiecznie. Miał 4 dzieci, znaczy 4 dziecko było na drodze. I powiedział, że załatwił nam parę dni, bo w dzień chowaliśmy się u Polaków. I tu chcę powiedzieć, że było dużo Polaków, co pomagało nam, ale nie było za dużo, że pomagało innym. Jak on odeszedł, ten pan, to tam gdzieśmy przyjeżdżali w dzień, on jechał przed nami, żeby załatwiać te miejsca, że możeliśmy zostać w dzień. A ten pan Piotr, to tylko wiemy, że nazywał się Piotr. Pojechał z nami aż do końca, do granicy Rosji. Tam wziął swój
koń i odjechał, a ten trzeci koń musieliśmy zostawić na granicy, ponieważ tam mieliśmy dojechać do pociągów, co nas wzięło do Samarkandy w Uzbekistanie. Tam przeszła moje pierwsze lata w Rosji. Nauczyłam się rosyjskiego, polskiego nauczyłam się od rodziców, a jak nie chcieli, żebym ja rozumiała, co mówią, to mówili po żydowsku. Po wojnie mamusia, jeszcze chcę powiedzieć, znała język niemiecki. W szkole się uczyła dwa języki. Niemiecki i łaciński. I to bardzo dużo pomogło jej w życiu na początku, póki byliśmy jeszcze w getcie. Miała pracę, haftowała. Imiona, jak było podarty rękaw, to co pracowała przy bieliźnie, to zaczęła haftować i dowiedzieli się, że umie haftować. I dowiedzieli się tam, kto był, że umie po niemiecku, to zaczęła tłumaczyć. Ale to się skończyło, bo udało nam się uciekać. Po zakończeniu wojny kilkuletnia wtedy dziewczyna wróciła z rodzicami do Polski, osiedlając się w Legnicy. Szukali rodziny, która pozostała w Polsce, ale bez powodzenia. Mimo dość licznej familii nikogo nie udało się odnaleźć. W domu rodzinnym przedwojennym mieszkali już nowi lokatorzy. Następnie w 1950 roku cała rodzina wyjechała do Izraela, skąd Judith Elkin wraz z mężem wyemigrowali na stałe do Stanów Zjednoczonych. Młodzież ze szkół powiatu brzozowskiego nie tylko licznie uczestniczyła w spotkaniu ze świadkami historii, ale wzięła też udział w konkursie rozpowszechniającym wiedzę o tragedii Żydów, zatytułowanym Holokaust Pamiętamy, a zorganizowanym przez Zespół Szkół Budowlanych w Brzozowie. Napłynęło 55 prac, z czego 41 ze szkół podstawowych i 14 ze szkół ponadpodstawowych. Nagrody ufundował i wręczył laureatom wraz z Tomaszem Kaczkowskim, dyrektorem Zespołu Szkół Budowlanych w Brzozowie, Zygmunt Błasz, starosta brzozowski. Podczas uroczystości wykład na temat relacji polsko-żydowskich na Brzozowszczyźnie przed wybuchem II wojny światowej wygłosił Mariusz Kaznowski, dyrektor Muzeum Regionalnego w Brzozowie. Spektakl pod tytułem Czy to już koniec? Przedstawiający dramat ludności żydowskiej podczas wojny zaprezentowała młodzież Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Brzozowie pod kierunkiem Anny Futymy, nauczycielki języka polskiego w ZSO i ZSF w Brzozowie.